Ja się nazywam Tomek Świeboda, prowadzę fundusz, który się nazywa Innowo. W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowałem w 20 startupów, 5 osobiście ja jako anioł biznesu, 15 jako Innowo. W sumie to jest 20 kilka milionów złotych. Z tych to chyba najbardziej, znaczy większość z nich to są rzeczy B2B i to jest oprogramowanie w modelu SaaS, ale takich, co polecałbym, żeby używać, to na pewno, zobaczę tylko, jak to się klika. Aplikacja Lunch Mapa, to jest takie coś, co możecie znaleźć w okolicy, co jest dzisiaj na lunch w okolicy waszego biura. I Funiversity to są rzeczy dla dzieci, zabawki dla dzieci, zajęcia edukacyjne dla dzieci. Reszta to są raczej rzeczy... No i Kekemeke.o to jest aplikacja, która pozwala zbierać pieczątki. Chciałbym, znaczy, w szczególności Kekemeke i Lunch Mapę to prosiłbym, żeby wszyscy ściągnęli. To, no, to będzie wartość dodana naszego funduszu. Ja się generalnie zajmuję inwestycjami od wielu, wielu lat. W startupy inwestuję od 2012 roku i cały czas się uczymy tego rynku. Nasz fundusz z końcem zeszłego roku przestał inwestować, bo tak jak mówił Jacek, skończył nam się okres inwestycyjny. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania nowego funduszu. Zdarza nam się robić transakcje, gdyż mamy grono prywatnych inwestorów, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni i z nimi robimy transakcje. Natomiast teraz planujemy coś takiego, jakby w tym roku na razie zrobiliśmy jedną, być może jeszcze zrobimy jedną i w przyszłym roku pewnie to będą dwie transakcje. Chciałbym się bardziej jakby skupić i pokazać, jakie są fakty, mity na temat różnych funduszy, jak działają fundusze, czego ludzie spodziewają się po funduszach, a co tak naprawdę dostają, bo wydaje mi się, że mam w tym trochę doświadczenia. Doświadczenie mam, gdyż jak podsumowałem przez to, że zainwestowaliśmy z funduszu w 15 spółek, to w tym funduszu mamy inwestorów więcej niż 15, bo w niektórych spółkach mamy po kilku i tak jesteśmy jakby koinwestorem z Protosem, z Hedgehogiem, z Point Nine'em, z zagranicznymi funduszami Python, ETA, ETA to jest taki Miller Median. W tej chwili negocjujemy z dużym zagranicznym funduszem także jedną rundę w jednej z naszych spółek, jesteśmy na finiszu. Jesteśmy koinwestorem z twórcami LiveChata, z Mariuszem Ciepłym poprzez Venture Incubator, oni mają taki swój fundusz. No to co widać, Opoka, te inwestycje mamy z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, to jest chyba najwięcej, ale oni są w bardzo dużej ilości spółek na wczesnym etapie. Z Larkiem, a ja w dwóch spółkach, w których jestem jako anioł biznesu, to tam także Black Pearls jest inwestorem oraz Giza. Z takich większych i bardziej znanych funduszy to nie mamy inwestycji żadnej z Innovation, ze Speedupem i z Experiorem. Z Mindsailers też nic nie mamy. Dobra. Nasze podejście jest, powiedziałbym, dosyć mocno inne niż jakby poprzednika, że tak powiem. Znaczy my bardzo mocno szukamy spółek, które już działają, mają przychody i jakby szukamy spółek samodzielnych, których jest przedsiębiorca, który je prowadzi. My, powiedziałbym, bardziej podkreślamy to, że się nie angażujemy i zostawiamy ludziom wolną rękę i chcemy, żeby oni decydowali o biznesie i wspieramy ich. Powiem o tym więcej za chwilkę, jak to robimy, ale raczej szukamy ludzi, których, że tak powiem, nie trzeba wspierać, co zwykle oznacza, że są już po jakiejś wcześniejszej inwestycji, po jakiejś firmie. Dużo z naszych inwestycji to były jakby drugie czy trzecie spółki founderów, w których inwestowaliśmy. Tak? Myśmy się dosyć... Znaczy, cały czas się zastanawiamy, jakby jak powinien wyglądać fundusz Venture Capital i co powinien robić. Tak? Jakby moim zdaniem porządny fundusz powinien robić trzy rzeczy. Tak? Powinien być w stanie i dobrze sourcować spółki, czyli docierać do tych founderów, w których chce inwestować. Powinien, jakby to jest oczywiste, no, wspierać te spółki w budowaniu wartości. Natomiast jakby to słowo wspierać jest, powiedziałbym, bardzo trudne i bardzo różnie rozumiane przez innych ludzi. Znaczy my zawsze inwestując, czy jak inwestowaliśmy w spółki, to mówiliśmy, że będziemy was wspierać. Teraz po dwóch latach mogę powiedzieć, że jakby ludzie całkowicie różnie rozumieją słowo, że będziemy was wspierać, gdyż jakby w niektórych case'ach jest to, ktoś oczekuje, że przyjdziemy i będziemy tam pracować full time i pomagać, a w innych case'ach to jest właśnie, że będziemy wspierać networkiem, czy kontaktami. Tak? Nasze podejście jest, że wspierać to i to ja naprawdę głęboko w to wierzę, po tym jak mamy jakby kilkanaście inwestycji z innymi funduszami, że fundusze mogą jakby przeszkadzać i bywają problematyczne, więc nasze jakby podejście jest, żeby po pierwsze nie przeszkadzać i zostawić ludziom prowadzenie firmy i skupienie się na biznesie. Tak? My jesteśmy w stanie im pomóc z networkiem, czyli jakby to jest, powiedziałbym, w dwóch aspektach to, co ja nazywam network. Tak? Znaczy jak jest zespół i uważa, że powiedzmy
nie jest w stanie sam zbudować produktu albo nie jest w stanie sam zbudować zespołu sprzedaży, to jesteśmy w stanie zastanowić się nad kilkoma osobami, z którymi się te osoby spotkają, czy zrobią jakieś szkolenie i opowiedzą, jak to się robi. Oraz jesteśmy w stanie pomóc w zorganizowaniu rekrutacji. To znaczy rekrutacja to jest coś, w co się jako fundusz czasem angażujemy, ale rekrutacja na poziomie szukamy w spółce szefa sprzedaży, szukamy w spółce szefa marketingu, szefa produktu. Nie angażujemy się sami w te rzeczy, uważamy, że jakby spółka powinna mieć własny zarząd, który sam ciągnie takie tematy. Coś, co się też angażujemy, to nie napisałem, znaczy angażujemy, to jest ewentualne kolejne rundy finansowania czy exity, chociaż exitów jeszcze nie mamy, ale to jest coś, co fundusz może pomóc, tak? Znaczy, żeby founderzy się skupili na biznesie, to jak jest runda finansowania, due diligence, negocjacje kolejnej umowy, to my mamy w tym duże doświadczenie, jesteśmy w stanie w tym pomóc. No i trzecia rzecz, którą robi fundusz, to jest jakby wychodzenie, tak? To jest jakby całość procesów, które dzieją się w funduszu. Jesteśmy też inwestorem w BN24, więc używając BN24 przeresearchowałem trochę w internecie, zobaczę jak to widać i sobie inaczej stanę. Jakby to jest Borys Musielak, ostatnio zrobił taki wątek, to jest taki znany przedsiębiorca. Founderzy, co was najbardziej wkurza w polskich inwestorach? I jakby wypisałem odpowiedzi, znaczy... I jest dosyć dużo rzeczy, których ludzi jakby, że tak wkurza. Na przykład taka odpowiedź, że są często świetni w sypaniu kasą, ale brak im doświadczenia, czy w ogóle chęci dawania wsparcia w rozwój biznesu. Ja daję kasę, wydaje ci mi wyniki. My nie mamy takiego podejścia, aczkolwiek mamy podejście, że to nie my rządzimy firmą, tak? Znaczy faktycznie mamy podejście, że my dajemy pieniądze i to founderzy powinni być w stanie poprowadzić firmę, tak? Artur Kurasiński napisał, dump money, małe rundy, mało networku poza Polską, niski poziom intelektualny. No cóż, nie jestem u niego inwestorem. Dump money trudno mi określić. Znaczy ja uważam, że te pieniądze są, znaczy najważniejszą częścią inwestycji jednak są pieniądze. Ze słowem małe rundy się zgodzę. To znaczy jest taki problem w Polsce, ja bym go nazwał małe rundy i małe wyceny. To znaczy, że ludzie chętnie biorą jak najwięcej procent. Tak? To znaczy, że jak były 3 jedynki i można było... Te fundusze, które były wsparte programem 3.1, mogły zabierać do 49% udziału w spółce i bardzo często zabierały 49%, tak? Czyli jakby mogły 70%, to by zabrały 70%. Nasze podejście jest, że trzeba zabrać 20-30% po to, żeby jeszcze było miejsce na 2-3 rundy i jak jest 2-3 founderów, to oni potem na końcu kończą po kilkanaście procent i to jest i tak relatywnie mało, tak? No ale jest 3 founderów, 3 rundy i jakby zabranie na początku 20-30% powoduje, że to w ogóle kończą na tych kilkunastu procentach. I to jest nasze podejście. Michał Sadowski napisał, wprawdzie nie mam porównania, ale ja bym swoich nie zamienił. Tak? My jesteśmy inwestorem w BN24, chciałem przypomnieć. Ja zreserchowałem jedną też rzecz, znaczy nie wiem czy dobrze, ale tak jakby sprawdziliśmy, że z tej grupy tylko jedna osoba oprócz Michała rzeczywiście dostała finansowanie funduszu venture. Znaczy nie wiem jak to Arturem akurat, bo ale jakby nie jestem świadom, żebyś był jakby beneficjentem jakiegoś takiego dużego funduszu venture, znaczy dużej rundy. Więc to też jest jakby jest dużo mitów, które ludzie mówią i piszą o funduszach, a rzeczywiście bardzo mało spółek jest finansowanych przez fundusze, pomimo że jest ich jednak kilkanaście, to ta liczba jakby na przestrzeni tego wielkiego Facebooka, fake newsów i tak dalej jest niewielka. Co ja to mam dalej? Łukasz Młodyszewski, to jest inny znany przedsiębiorca, w tym samym wątku napisał, no zobaczę ile mam czasu. Łukasz pracował 5 lat w Statusie. Status to jest krakowski fundusz Venture Capital, a teraz prowadzi startup i sam szuka na ten startup finansowania. To jest zresztą bardzo fajna firma, która jakby robi apkę, która pomaga indokować i jakby wpływać na to, co się człowiekowi śni. I ja z tymi punktami Łukasza niestety z wszystkimi muszę się zgodzić. Tak? To znaczy, i to nie jest u nas, ale to, że mamy tych 15 koinwestycji, to niestety ja to często widzę. Tak? To znaczy podejście jak do pracownika to jest coś, z czym ja osobiście walczę gigantycznie, ale walczę w dużej liczbie spółek. Tak? To znaczy, że jest ten founder, trzeba go jakby cisnąć, pensję powinien mieć jak najniższą i KPI, jak nie spełni KPI to nie ma nagrody, a może go w ogóle wyrzućmy i pomyślmy o kimś innym. Tak? To nie jest nasze podejście, ale ja widzę coś takiego. Tak? Nie najlepsze warunki, które zabijają jakąkolwiek możliwość dalszego rozwoju. To o tym mówiłem przed chwilą. Tak? Nie najlepsze warunki to jest jakby dużo procent wziętych na początku, gdzie na początku uważam, powinno się wziąć 20-30% za
tyle, ile kasy potrzeba na najbliższych 18 miesięcy. Tak? Jak te dwie rzeczy się nie spinają, to tam to nie warto robić rundy. Skam kasy z Unii Europejskiej, ja tego nie znam, ale to my też nie mamy kasy z 3.1. Brak doświadczenia. My, może jeszcze powiem, my w naszym funduszu uważam, mamy doświadczenie. Znaczy ja jestem finansistą i pracowałem w funduszach i w dużym banku inwestycyjnym. Mój wspólnik prowadził firmę Foodpanda, która zajmuje się, jakby to był taki marketplace, on to prowadził w Polsce i w Europie Środkowej, więc może my mamy jakieś doświadczenie, albo może my go też nie mamy, tak? Trudno mi powiedzieć. Network to jest to, co ja powiedziałem, że dla nas jest najważniejsze. My w Innowo bardzo dużą wagę jakby przykładamy do networku, czyli staramy się budować bazę ludzi, których znamy, którzy są nam w stanie pomóc. My to nazywamy Friends of Innowo i ci Friends of Innowo to są specjaliści ze sprzedaży, marketingu, produktu, operacji, technologii, którzy są w stanie naszym spółkom pomóc albo znaleźć kogoś, kto przyjdzie do spółki i będzie pracował. Myślę, że świetne to, co pan z MindSailors pokazywał, znaczy to, że pokazał listę ludzi, to są nasi współpracownicy, to jest super fajne. My też mamy taką listę, jej dzisiaj nie mam, ale jak inwestujemy, to pokazujemy, jakby to jest nasza lista i myślę, że warto pytać, jakby kogo wy macie w tym networku, bo ja głęboko wierzę, że fundusz głównie jest w stanie wesprzeć, tak jak mówiłem, networkiem, tak? Łukasz wskazał, drobiazg, ale mnie denerwuje, w UK nigdy nie zapłaciłem za kawę, w Polsce jest to standardem, że każdy płaci za swoją, a mi się zdarzyło nawet zapłacić za inwestora. Po tym wątku zawsze będę płacił za kawę spółkom, które spotykam, tak? Też mi się to zdarzało, ale my się uczymy, więc jakby jak Łukasz tak napisał, ja z nim zagadałem, będziemy płacić za kawę, mogę już to obiecać, to działa, zauważyłem, znaczy dobrze, za tę kawę zapłacić. Tak, lokalne myślenie na razie tyle. Jan Zając, także z naszej spółki, odpowiedział mu: Łukasz, przeczytałem twój wątek o inwestorach, to jest trafne, żeby nie było już pora, że obżerałem się pierem na kosz Tomasz Swoboda i Michał Rokosz, to jest mój wspólnik, a nawet Bartek Gola, to nie znam, choć on z Poznania. Ale Łukasz, żebyś mnie źle nie zrozumiał, to w zeszłym tygodniu zapłaciłem za twoją kawę, ale nie znaczy, że zainwestuję choćby złotówkę w twoje pomysły. I za chwilę to jeszcze pokażę, bo Łukasz zaproponował, że opiszę też, jakie błędy robią startupowcy, bo ja tu się skupiam na funduszach, ale też opowiem trochę o naszym, znaczy, co my widzimy w startupach. I on to opisał, tak? Tam ludzie go poprosili, ja też go poprosiłem i on to opisał. To jest Daniel Lewczuk, to jest znany anioł biznesu. Daniel Lewczuk jakby dał taki wywiad, w którym jakby jego tytuł był, że w private equity, to jest tytuł jakby linka, ten jest dużo arogancji w stosunku do startupowców, tak? Znaczy, po pierwsze, to private equity nie inwestuje w startupy, tylko venture capital, to jest jakby coś totalnie innego. To jest inny świat, gigantycznie bym powiedział, ale w tym artykule także też jest o venture capital. Ja, znaczy, to może i jest prawda, trudno mi powiedzieć. Znaczy, my staramy się nie być arogancy wobec startupowców, ale trudno mi powiedzieć, czy na rynku jakby, w sensie jak współpracuję z różnymi innymi funduszami, to może się zdarza, tak? To znaczy na pewno widzę coś takiego, że fundusze wierzą, że my wiemy lepiej, my jesteśmy najmądrzejsi, my wam pokażemy, jak robić biznes. Ja w to totalnie nie wierzę, tak? Znaczy nie wierzę jakby my jak szukamy przedsiębiorców, to jednak takich, co uważamy, że oni to zrobią lepiej niż my, tak? Jak my byśmy mieli to zrobić lepiej, to byśmy to zrobili, tak? A prowadzimy fundusz. No, te artykuły wszystkie i Facebook wskazuje, że tak jakby przeciętny obraz funduszu VC nie jest najlepszy. Pogadajmy chwilę o founderach. Łukasz Młodyszewski, nasz guru, dzięki BN24. Ja też się z tym zgadzam, tak? Znaczy, Łukasz stwierdził, że to, co widział, to dużo startupów, które widział, to bardzo często mają słabą sprzedaż, tak? I to jest coś, do czego myśmy przez bardzo długi okres przywiązywali szczególnie dużą wagę i dalej przywiązujemy. Znaczy, sprzedaż w startupie jest bardzo ważna i inaczej, my w Innowo też podchodzimy do sprzedaży lejkiem, tak? Znaczy, mamy lejek, to jest coś, co powiedział Jacek, my mamy lejek, ile mamy leadów na początku, z iloma spółkami rozmawiamy, jak jesteśmy daleko, kto jest po komitecie, kto jest po drugim komitecie, z kim podpisujemy umowę. Patrzymy na to tak bardzo matematycznie i bardzo jak potem mamy nadzieję, że spółki też patrzą na swój lejek i uważamy, że znaczy my inwestujemy głównie w rzeczy, które mają faktycznie taki lejek, to znaczy szukają, no dobra, mniejsza z tym, sprzedaż. Teamy bez doświadczenia i networku,
Ja bym to inaczej powiedział, tak? Znaczy, jak mówiliśmy, że te wszystkie złe rzeczy o funduszach, to jak jakiś zespół się dogaduje z funduszem i akceptuje takie złe warunki, to znaczy, że to nie jest taki, powiedziałbym, super dobry team, tak? No bo zgodził się na fundusz i warunki, które nie są dobre, tak? I dużo teamów, to znaczy, to zawsze mówi się jakby zespół w inwestycjach venture, ale dużo zespołów faktycznie, powiedzmy, nie ma takiego... No, doświadczenia. A doświadczenie jest bardzo ważne. Znaczy, jak ktoś, powiedzmy, zastanawia się nad prowadzeniem startupu dzisiaj i chciałby założyć startup tak bez niczego, to ja takim ludziom czy moim przyjaciołom dużo bardziej polecam, to idźcie gdzieś popracować do startupu. To wam jeszcze zapłacą i się tego nauczycie. I to jest, moim zdaniem, dużo lepsza droga. Robienie startupów jest bardzo, bardzo trudne naszym zdaniem, dlatego my nie przeszkadzamy ludziom, którzy to robią. Dobra, to już lecimy. Wymagania NDA, to ja też tu pominę milczeniem. W sensie ostatnio do nas już przyszedł startup, który oczekiwał NDA-a przed spotkaniem i myśmy się po prostu nie spotkali, tak? Znaczy, też dlatego, że my inwestujemy, jak już jest produkt i sprzedaż, trochę to jest to, co mówiłem, znaczy, czy jak ktoś nam nawet nie chce pokazać swojego produktu, to znaczy, że go jeszcze nie ma, tak? To jest taki etap może wcześniejszy, w który my nie inwestujemy. Brak vestingu i udziałów dla pracowników, my też, w sensie my jak dajemy w tej chwili timesheet, to, czyli jak chcemy w kogoś zainwestować, to od razu mówimy 8% powinno pójść dla pracowników w przyszłości. Nie musisz ich dawać dzisiaj, ale jest taka pula 8%, którą ustalamy, że w ciągu kilku najbliższych lat dostają pracownicy i nikt tego, znaczy rzadko kto przychodzi już jakby z takim pomysłem, że my tu mamy taki program i go dajemy, tak? A jak robimy w tej chwili kolejne rundy, to zwykle te kolejne fundusze, jak rozmawiamy na przykład z zagranicznymi funduszami, to jeszcze chcą zwiększać te SOP-y i jakby podejście do tego jest jeszcze większe. Dobra, idę dalej. No i to jest jakby, znaczy to jest nasz lejek jakby z zeszłego roku, znaczy myśmy widzieli trochę dłuższego okresu, wtedy 400 spółek, w których zainwestowaliśmy 14, czyli jakby powiedziałbym, że ilość spółek jest gigantyczna i one też wszystkie nie są idealne. To jest lista jakaś funduszy z internetu z Polski, którą sobie ściągłem, to są i Venture Capital, i Private Equity, ona też jest gigantyczna. Kurde, czy my jesteśmy na tej liście? Jesteśmy. Mój komentarz do tego jest taki, że większość polskich spółek nie reprezentuje takiego globalnego poziomu pod inwestycje dobrego funduszu VC, jest mało takich spółek. Większość polskich funduszy nie reprezentuje poziomu, którego oczekują dobre spółki VC. Ale to jest taki negatywny komentarz, ja go odrzucę. To znaczy z tego, co widzimy i widzimy naprawdę czasami spółki, które są niesamowicie ogarnięte i są w Polsce spółki, które są fantastycznym miejscem, uważam, do pracy i jak ktoś chce stworzyć startup, a nie ma jeszcze doświadczenia, to polecam pójść do tych wszystkich znanych lekarzy, do Booksy, do BN24 i tak dalej, i tak dalej. I są w Polsce bardzo dobre fundusze Venture Capital, które jakby w tej ekipie się, mam nadzieję, dogadują, tak? Znaczy my na pewno szukamy dobrych spółek i uważamy się za fundusz, z którym warto współpracować i bardzo się nad tym staramy. Spróbowałem to spisać w postaci takich kilku faktów i mitów. Mit pierwszy, w Polsce nie ma dobrych funduszy. Fakt, w Polsce są dobrzy inwestorzy i nie jest ich dużo. Ważna rzecz jest taka, znaczy takie moje ostatnie spostrzeżenie, byłem ostatnio w ciekawej dyskusji, że generalnie wszyscy inwestorzy, i to nie jest w Polsce, ale w Polsce i na świecie, bywają nieracjonalni. I to jest taki po prostu fakt, tak? że inwestorzy to jest ktoś, no, dlatego są krachy, powiedzmy, giełdowe, inwestorzy venture są podobni do tych giełdowych, że raz rządzi nimi, dwie emocje rządzą inwestorami. To jest albo strach, albo chciwość. I to jakby inwestorami venture capital, proszę mi wierzyć, rządzą te dwie emocje, tak? To znaczy albo wszyscy chcą być w bardzo fajnych firmach i uważają, że teraz jakby trzeba to zainwestować i to jest fantastyczne, zaraz będzie super, ale za chwilę po prostu jest wielki strach, wszystko upadnie i już boją się dawać kolejne transze i tak dalej, i tak dalej. I founderzy niestety muszą się do tego dostosować i żyć przy tym, tak? Znaczy, że z inwestorami nie jest łatwo, oni są różni. My bardzo nami też rządzą te emocje, tak? Strach i chciwość, znaczy rządzić wszystkimi emocjami, ale my staramy się to bardzo kontrolować i staramy się, jak jest kilku inwestorów, to zawsze być jakby, my mamy takie podejście po pierwsze spółka, tak? To znaczy, co jest najlepsze dla spółki, nie dla nas, nie dla inwestorów, nie dla nawet founderów, ale co jest najlepsze dla tej spółki w danej chwili czy w najbliższym czasie. I generalnie lepiej mieć kilku inwestorów niż jednego, to jest takie podejście, znaczy my jak zrobiliśmy analizę naszych spółek, gdzie jesteśmy jedyni albo z kimś, to systematycznie lepiej wypadamy tam, gdzie jest kilku inwestorów.
Powodów jest na to kilka, jest cała jakby dyskusja, ale naprawdę jak ktoś myśli o pozyskaniu finansowania, to polecam zrobić taki syndykat, gdzie wejdzie kilku inwestorów, bo jak jeden inwestor okaże się wariatem, to jest ich kilku. A ja myślę, że ważny jest też element takiej dyskusji, tak? Znaczy jak jest jeden na jeden, to jest zawsze takie przekonywanie, ktoś ma jakiś pomysł, coś mówi, nie wiadomo, czy to jakby głupota, czy nie, jak w szczególności jak inwestor wymyśli, a jak jest ich kilku, to zawsze jest jakby większa pole do dyskusji. To dopiero pierwszy mit. O kurde. Mam jeszcze 2 minuty? Dobra, mit drugi. Fundusz pomoże wam biznes zbudować własnymi rękami. Od razu powiem, naszym zdaniem nieprawda. To jest zdanie właśnie Michała Sadowskiego, że optymalnym momentem pozyskania inwestora jest moment, w którym opracowaliście skalowalną formę wzrostu. I wtedy nieważne, jaki to jest inwestor, on daje milion i wiadomo, że ten milion spowoduje wzrost wartości firmy. Fundusz wam przyniesie klientów. My nie przynosimy klientów w ogóle. Kurde, jeszcze mam tyle w tej prezentacji. To jest może ważne, że polskie fundusze dają środki tylko w spółki, które już mają zysk. Ja to bardzo często słyszę, tak? Znaczy ludzie mówią, a wy byście tylko inwestowali, jak to ma zysk. Od razu powiem, to jest nieprawda, to jest mit. My inwestujemy tylko w spółki, które rozumieją, jak działa ich rentowność i jakie są ich ekonomiki jednostkowe. Są takie rzeczy jak właśnie koszt pozyskania klienta, wartość klienta, ARPU, czyli jakby cena produktu, jak klienci odchodzą. I my dzisiaj nie zainwestowalibyśmy w spółkę, która tego nie liczy. Tak? Znaczy jak ktoś prowadzi startup i tego nie liczy, to polecam. I ja uważam w każdej branży, nie tylko w technologicznej, jakby koszt pozyskania klienta versus wartość tego klienta, to jest podstawowa metryka. Spółka nie musi mieć zysku, ale musi mieć tak to przeliczone i tak to działające, żeby to pokazywało, że jest droga do rentowności i że jest droga do bycia dużą spółką. My badamy... Dobra, to może w przyszłym roku opowiem. No dobra, my badamy, jest taka miara, którą polecam wszystkim, którzy prowadzą firmy, ona się nazywa NPS, Net Promoter Score, to jest badanie zadowolenia klientów z produktu. My sugerujemy wszystkim naszym spółkom, żeby to robiły, część z nich to robi, część nie. To polega na tym, że się pytamy spółki, czy jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz Innovo i dajesz od zera, to jest prawdopodobieństwo, tak? 10 to jakby 100%, 5, 50, od 1 do 6 to jest źle, od 7 do 8 dobrze, od 9 do 10, przepraszam, to jest tak neutralnie, od 9 do 10 dobrze, to skracam. Bardzo polecam tą metodologię. Jest taka książka Ultimate Question, która opisuje całą tą metodologię. My to pytamy jakby spółek, w które zainwestowaliśmy. Ej, czy poleciłbyś Innovo? I pokażę wam nasze odpowiedzi. I one są bardzo ciekawe, tak? Znaczy raczej ludzie nas polecają, dałem od dziesiątek. I ludzie, znaczy powiedziałbym, że ważną taką rzeczą jest, że ludzie na przykład to jest ten, tak, nie przeszkadzają, starają się pomóc jak potrzeba. Albo flexibility, access to know-how, really cool people. To ona. To nie jest anonimowe. Ale nie, długo się zastanawialiśmy, czy to zrobić anonimowe, czy nie, ale to nie jest anonimowe z tego powodu, że jesteśmy poważnymi ludźmi, bardzo dużą wagę przywiązujemy, znaczy jest też negatywnie, tak? Spoko, na przykład chciałbym zwrócić uwagę na negatywne rzeczy. Spoko i uczciwi ludzie, ale niewiele wsparcia, zaangażowania, pomocy, a w kolejnym, bo to co kwartał mierzymy, było no bez zmian, znaczy bez... 8 to też jest słabo, szybkość działania, no tutaj też ktoś nie opisał, ale ktoś dał 7 i nic nie napisał. Ale ktoś dał taką dłuższą odpowiedź, która jest bardzo ciekawa dla nas i jakby to było kilka kwartałów temu, myśmy ją sobie wzięli bardzo do serca. Tomek, moja ocena jest 6, bo jeśli brać pod uwagę deklaracje chęci bycia pomocnym, a stanem faktycznym, nie odczuwam pomocy. Są deklaracje, ale brakuje konkretów. Ważne jest to, że mówimy o pomocy, aby pomagać tak, jak chce potrzebujący, a nie darczyńca. Natomiast sprawa była zupełnie, nie oczekuję pomocy, bo rolą zarządu jest samodzielnie prowadzić firmę. I to jest jakby, ja mówiłem o tym słowie wsparcie i ono jest dla mnie kluczowe, bo my temu chłopakowi zawsze mówiliśmy, my ci pomożemy, my ci damy wsparcie. I jak on przychodził z jakimś na przykład pomysłem, to myśmy mu dawali kontakt do osoby, która może to zrobić, tak? A on, czekajcie, gdzieś tu jest to napisane. Gdzieś. No w każdym razie on jasno powiedział, że dla niego wsparcie, ja go potem spotkałem i powiedziałem, ustalmy jakby o co chodzi, jak to zrobimy. I on powiedział, słuchaj, jakby jak chcecie pomóc, to przyjdźcie i pomóżcie, tak? Jakby zaczniecie pozyskiwać klientów i tak dalej. Powiedziałem, nie, ale my jesteśmy inwestorem, to robi zarząd. No i właśnie, no i szczerze mówiąc, tak jakby
to było o tyle psychologiczne, wydaje mi się, że jak ustaliliśmy, słuchaj, no my pomagamy w sposób taki, że możemy cię umówić z osobą, jaką chcesz. Muszę kończyć. W każdym razie ocena nam znacząco wzrosła, jak żeśmy zidentyfikowali ten problem i przegadali z tą osobą jakby to, co zmienimy. Spisaliśmy w mailu bardzo jasno, co my robimy, czego nie robimy, co to znaczy wsparcie według niego, według nas. Dużo lepiej nam się teraz współpracuje. Wydaje mi się, że to nam się bardzo poprawiło i bardzo polecam, znaczy bardzo, na definiowanie wsparcia. Dobra, to inne, ale to nieważne. Wnioski. Dobra, jak rozpoznać dobry fundusz VC? Moim zdaniem, jakby we mnie inwestował fundusz VC, to bym po pierwsze chciał rozmawiać z funderami, którzy dostali pieniądze, bo to jakby co mówi, że fundusz, że wspiera, że nie wspiera, że pomaga w strategii, różnych tam rzeczach, to jest nieważne, tak? Ważne jest, co wam powiedzą ludzie, którzy pracują z tym funduszem. Fundusz nie powinien zabierać za dużo, tak? Znaczy jak fundusz chce zabrać za dużo, to jest to podejrzane i moim zdaniem byłby fundusz szuka przedsiębiorców, a nie pracowników. Ja mówię o tym networkingu, ale też ostatnio Grzegorz, on też prowadzi i startup, i fundusz, to ostatnio napisał, że networking to jest temat do delegalizacji w ogóle, tak? Znaczy każdy inwestor ma swoją teorię na ten temat, ja właśnie przedstawiłem swoją, ale inni inwestorzy czasami mają inną. Ale ja uważam, że akurat ten networking i kontakty funduszu to jest coś, znaczy my jak spółką pomagamy, to pomagamy im tym, że jesteśmy ich w stanie spotkać z ludźmi, którzy, to padło gdzieś, że znaj ludzi, którzy zrobili to, co chcesz zrobić, to my tych ludzi zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować w Polsce albo na świecie. To już głupota. I bardzo polecam takie książki. Spółkom polecam Getting to Plan B, CEO Flow, Ultimate Question i Hard Things About Hard Things, a funduszom polecam Just Listen, czyli taka książka, która mówi, żeby po prostu słuchać, co mówią ludzie, i, a nie mówić swoje. Dobra, dziękuję bardzo. Przepraszam za przedłużenie.